W obecności licznych oficjeli, przyjaciół i pracowników pogotowie ratunkowe w Legnicy świętowało swoje 30-lecie. Na jubileuszu nie mogło zabraknąć zasłużonych dla jego powstania, a zatem niezwykle istotnych osób, jak choćby pierwszego szefa, który tworzył wojewódzką stację pogotowia ratunkowego. Były to lata niezwykle pracowite, wspomina. No i się tak w to pogotowie wkręciłem, że w pewnym momencie moja żona powiedziała: ty się chyba ożeniłeś z pogotowiem, a nie ze mną, bo więcej czasu tam spędzasz. Historia historią. Dziś ratownicy medyczni każdego dnia służą mieszkańcom, ratując ich zdrowie i życie. Wielu z nich bez trudu sięga pamięcią 30 lat wstecz. Czasy darzą ogromnym sentymentem, ale na każdym kroku podkreślają ogromny postęp, jaki instytucja zrobiła w ciągu ostatnich 3 dekad. No, można porównać niebo do ziemi. Wtedy faktycznie ambulansy, polonezy, sprzęt, no podstawowy, to tylko jakiś szyn do nieruchomienia, złamań i tak dalej. Dziś pogotowie ratunkowe w Legnicy to 320 wykwalifikowanych pracowników w zespołach ratownictwa medycznego, którzy mają do dyspozycji 21 nowoczesnych karetek. Wymieniliśmy naprawdę cały asortyment, czyli ambulanse. Mamy najstarsze 4-letnie auta. To jest bardzo dobra wiadomość. Oczywiście sprzęt medyczny, który jest, i on przede wszystkim służy dla naszych zespołów ratownictwa medycznego, który tak naprawdę jest najważniejszy. Wśród obecnych na jubileuszu oficjeli nie brakowało przedstawicieli władz województwa. Samorządowcy podkreślali ogromną rolę pracowników pogotowia w codziennym życiu mieszkańców. Samorząd województwa dolnośląskiego wie, jak ważne jest bezpieczeństwo Dolnoślązaków. Akurat tutaj w tym zakresie odpowiadamy za to. Pracownicy pogotowia ratunkowego w Legnicy, ale i zaproszeni goście życzyli kolejnych lat dynamicznego rozwoju i dbania o utrzymanie standardów opieki. W planach na najbliższy czas m.in. budowa nowych siedzib dla zespołów ratownictwa medycznego.